Żywienie u pacjenta z chorobą nowotworową można przeprowadzić na bardzo różny sposób. Poczynając od prostego zmodyfikowania diety, którą pacjent otrzymuje na co dzień, po prostu uwzbogacenia jej w prawidłowe składniki, poprzez zastosowanie doustnych preparatów odżywczych, którym dietę można zastąpić albo wzbogacić, a następnie kolejnym krokiem będzie zastosowanie diety drogą sztuczną, czyli na przykład przez zgłębnik założony przez nos do żołądka lub do jelita, poprzez przetokę odżywczą, która nie jest żadnym okaleczeniem trwałym pacjenta, założoną do żołądka lub jelita, kończąc na metodach łączonych interwencji drogą przewodu pokarmowego, czyli na przykład drogą zgłębników i metody dożylnej. Ale leczenie takie powinno nastąpić na każdym etapie leczenia choroby przeciwnowotworową ze świadomością, że jeżeli tylko działa przewód pokarmowy i możliwe jest podanie drogą doustną preparatów odżywczych czy też wzbogacenia diety, to tą drogą interwencja powinna być prowadzona, a wszystkie metody żywienia sztucznego powinny mieć miejsce dopiero wtedy, jeżeli droga doustna jest niemożliwa.